Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Zmieniłem troszeczkę malowanie mojego BMW. Możecie hejtować ile chcecie, bo to nie jest moje malowanie, to jest jedno z wybranych tych presetowych, które można sobie wybrać po prostu. Mogę je zmienić w każdej chwili. Mogę wziąć sobie moje poprzednie, mogę wziąć sobie to czarne i chyba to czarne sobie zostawię, bo jest chyba ładniejsze niż to poprzednie. Zainstalowałem sporo bardzo drogich części tuningowych. Mój samochód rozpędza się od 0 do setki w 2 sekundy, 2 sekundy 89 setnych. Opony mam dalej na grip, tuning troszeczkę zrobiłem driftujący. I zobaczymy, jak będzie teraz śmigać z taką fajną mocą. Tak naprawdę dopiero co zrobiłem ten tuning. Zrobiłem sobie także troszeczkę misji fabularnych. Zobaczymy, co będzie teraz się działo z tym samochodem na zakrętach. I jeszcze jedna taka mała informacja. Będę teraz w sesji z innymi graczami, bo kupiłem sobie Xbox Gold, więc mogę grać online. No i zobaczymy sobie przy okazji, jak to będzie wyglądało. Nie będę ukrywał, że już grałem z graczami tutaj online i naprawdę fajnie się grało. Tylko tak, ciężko się nieraz domyśleć, Wow! Oh shit! Ej, ja naprawdę nie jeździłem jeszcze tym BMW z takimi ulepszeniami, jak mam teraz. I to jest dla mnie szok, bo ten samochód zbiera się konkretnie. Zainstalowałem kilka naprawdę bardzo drogich części, które kosztowały nawet po 18 tysięcy baksów, a to jest sporo. I tak się zastanawiałem, jakie będą zmiany w osiągach tego auta, takie wiecie, odczuwalne. A tu się okazuje, że wow, są naprawdę konkretne. I dzięki zainstalowaniu tutaj opon, właściwie na przyczepność, mój drift jest bardziej stabilny. Wiecie, czego naprawdę nie lubię w tym NFS-ie? Faktu, że nie można wyłączyć uszkodzeń samochodu. Więc jeśli ja sobie go zniszczę, muszę wejść do garażu, żeby mi się naprawił. Na szczęście wczytywanie między garażem a jazdą dowolną nie trwa długo, więc jakoś można to przeboleć. Tak jak wspomniałem, wykonałem sobie kilka misji fabularnych, żeby nie robić wam takich spoilerów, można powiedzieć. A też, żeby troszeczkę popchnąć fabułę do przodu, będę dzisiaj robił misje fabularne spokojnie dla osób, które chcą zobaczyć, jak to wygląda. Było kilka cutscenek bardzo fajnych, ale to zostawię dla Was. Zobaczycie sobie, jak będziecie już grali w najnowszego NFS-a. Więc tak, chcę sobie dzisiaj sprawdzić, jak BMW będzie driftować. Mniej więcej wiem, bo tylko że na słabszych częściach było ciężko wprowadzić tą BMW w drift ze względu na lepiej przyczepne opony. Powinienem sobie zainstalować tutaj opony do driftu dedykowane, żeby lepiej po prostu wchodził w ten drift, ale chciałem sprawdzić, co będzie, jak się zainstaluje te do gripu. Jak w poprzednim odcinku mówiłem, ten drift jest bardziej stabilny i to jest naprawdę prawda, że ten drifting jest bardziej stabilny. Są może mniejsze kąty, ale auto da się łatwiej opanować. Tutaj jest gliniarz jakiś, stoi tylko czeka, aż się coś zacznie. Ścigaj się do mety. Moim BMW naprawdę fajnie się ściga. Zresztą Hondą S2000, również moją, też fajnie się ściga, tylko no, ona troszeczkę bardziej driftuje. Kurde, nie mają szans, zobaczcie, zostawiam ich z tyłu, a co? Troszeczkę za duży kąt tutaj zrobiłem. Tak, ten gracz pewnie w sesji, który jest chyba jedyny w sesji oprócz mnie, no to pewnie też sobie robi te różne zawody, wyścigi, dropi kasę i tak dalej. Może za chwilę zmienimy sesję i wezmę sobie, pościgam się z jakimś kimś, kto chce się ścigać. Ma już powiedzmy jakieś tam wypasione auto, będzie chciał pobrykać. Ogólnie jeśli chodzi o sposób tego multika, jak on tutaj wygląda. No to jest tak, jak było to w przypadku Need for Speed Rivals, ale tutaj mamy prawdopodobnie dedykowane serwery, bo naprawdę jeśli chodzi o synchronizację jest bardzo dobrze.
i nie ma takich większych lagów, nie ma takich lagów na pewno jak na właśnie Rivalsie, chociaż na Rivalsie grałem na PC-cie, a nie wiem jak to jest w przypadku konsol, czy zawsze są dedykowane serwery. W każdym razie jest bardzo, bardzo dobrze. I fajnie mi się jeździ teraz tym BMW. Jak widzicie te drifty, nie zawsze wchodzi w drift może to BMW i te drifty są w większości takie krótkie i zależy mi na tym, bo tak jakoś dobrze mi się jeździ tym samochodem teraz. Też muszę uważać troszeczkę, żeby nie przesadzić. Okej. Okay. Teraz skopałem, moja wina, sorry. Pojedziemy sobie później do kanionu, zobaczymy jak tam sobie będę radził. Chociaż jeździłem już tam, tylko że, no mówię, nieulepszoną BM-ką. I szło mi naprawdę dość dobrze. Jak widzicie, dosyć opanowałem te drifty. Nie chcę tu się przechwalać, to nie o to chodzi, tylko że w stosunku do tego, co się działo na początku, jak zaczynałem w to grać, no to była, to była katastrofa, teraz jest dużo, dużo lepiej, a jednocześnie śmiać mi się chce z komentarzy pod moimi filmami, które widzę z tego NFS-a, jak ludzie narzekają, że w tej grze nie da się jeździć, że model jazdy jest totalnie spierdzielony i w ogóle jest ciężko, nie da się driftować, jest sztucznie i tak dalej, i tak dalej. Oj. Ktoś ma tutaj problemy. A tyle hejtu na mnie leciało w tych pierwszych odcinkach, że ja nie umiem jeździć, nie umiem driftować i w ogóle. Jak to można tak jeździć? A ja to w 100% rozumiem, bo gdy oglądałem te pierwsze gameplaye właśnie z tego Need for Speeda, to widziałem jak te osoby jeździły, po prostu tutaj jeździło okropnie. Rozbijali się o ściany, od ściany do ściany jeździli, już nie było w ogóle mowy o jakimkolwiek drifcie, czy czymś w tym rodzaju, robienia jakiegoś stunta. A nie radzili sobie zupełnie i ja taki właśnie byłem na początku. Ale później jak się troszeczkę wdrożyłem, no to jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inna bajka. I tego typu stłuczki, jak widzieliście przed chwilą, to jest nieodłączny element tej gry i na pewno będziecie je często spotykać, jeśli zaczniecie już grać, albo jeśli już gracie, więc tym się nie ma co przejmować, no tak wygląda ta gra i tyle. Zupełnie jak, nie wiem, Need for Speed 2012, tam też wiedziałeś, że jak idziesz na wyścig, za każdym razem, na każdym wyścigu spotkać się co najmniej kilka kraks, gdzie będziesz musiał praktycznie startować od 0 km na godzinę, czyli taka poważna. Tutaj mnie ktoś goni, nie wiem czy to... Tak, to jest druga pozycja, więc muszę uważać, muszę bronić swojej pierwszej pozycji. Muszę tutaj wygrać, bo za to jest sporo, dosyć sporo kasy. 8 tysięcy nie chodzi drogo, a nawet jeśli chodzi, to trzeba się schylić i podnieść, więc wiecie jak to jest. 8 koła w kieszeni, lecimy dalej. To był niezły oklep. Ha, 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 ha. Tak jest. Dobra. Drift synchroniczny pewnie zrobi. Zobaczymy. Ona ma takich kilku koleżków. Z nim się robi też driftowy pociąg, a ci koleżcy robią kakaowy pociąg ze sobą. Dobra. Cały czas dzwonią. Ej, mnie to naprawdę denerwuje. Cały czas te telefony od nich, wiecie? To jest denerwujące. Zobaczcie, zainstalowałem sobie najlepsze opony do gripu, a mój samochodzik i tak ładnie driftuje, chociaż wszystkie te ustawienia mam zrobione na drift i wydaje mi się, że ten drift jest teraz, no, po prostu stabilny. Jeszcze ten pedał dzwoni. Spadaj, nie mam czasu. Zalicz próbę z Amy i Manu. Gotuj się do startu. Okej. Okay. Będziemy się tutaj bić o drift, o najlepszy drift, czy... Musimy tak, to jest drift synchroniczny. Okej. Okay. Zobaczymy jak mi pójdzie. 20 tysięcy punktów. To spoko, damy radę. Lajcikowo. Gdybym był dobry, to bym to za jednym driftem zrobił. Ale ponieważ nie jestem, no to muszę się troszeczkę postarać. Muszę za nimi nadążyć, bo prawdopodobnie to jest drift synchroniczny. Albo i nie. Oj. Oj, wąsko. Wąsko! O! Muszę tu chyba Hondą wpaść. Ech.
Jej, straszne to było, naprawdę. Mam nadzieję, że już tam nie wrócę. Jak drift, to tylko Honda. Znaczy, ja ustawioną mam Hondę do driftu. Gdybym tutaj miał opony do driftu, to bym też lepiej śmigał. A ponieważ nie mam, no to śmigam bokiem jak śmigam. Ciężko jest naprawdę teraz ten drift wejść. Trzeba sporo hamować, na ręcznym, na wszystkim, żeby tym bujnęło trochę. Zupełnie jakbym miał napęd na przód. Strasznie jest, strasznie. Można zarzucić, ale jest okropnie. Wstyd mi normalnie za ten przejazd. Ale chciałbym ogarnąć sobie te zakręty tam na tych... tam gdzie było ciasno. Właśnie jakimś samochodem do driftu, w tym przypadku właśnie Hondą. Dobra, zaraz dzwonią na bank. Tak, już dzwoni. Ale był wypas. No chyba dla ciebie, człowieku, jak ty znasz lepiej tę trasę ode mnie. To ty od dzieciaka sobie driftujesz, a ja dopiero od tygodnia. Daj mi spokój, spaduwa. Będzie mi teraz zgadał o tym, jaki to jestem dobry. Wcale nie jestem dobry, bo mi poszło słabo. Idź w cholerę. O, BMW jest dobre do takich zakrętów, do driftowania. Do takich gładkich. A tam bym się sprawdził chyba lepiej w Hondzie. Chociaż i tak tam jest bardzo ciężko, jest strasznie wąsko. I ciężko sobie tam jakoś z tym driftem poradzić. Przynajmniej dla mnie. Okej, okay, a widzicie, tu są takie gładkie zakręty i to się da spokojnie ogarnąć. Tam chyba jechał Spike. Grzej silnik. Hoho! Zobaczymy teraz jak mi pójdzie. Jaka jest różnica między Hondą a BMW. Dobra, uwaga. To są gładkie zakręty, jeszcze jest łatwo. Ale widzicie, tutaj jest taki już ostrzejszy ten drift. Dupę lepiej zarzuca. Ale nie jest taki płynny, jest taki nerwowy ten drift. To driftowanie jest takie nerwowe tutaj. Ups, ups, gdzie my jedziemy? Cholera, jeszcze tu nie byłem. Okej, okay, sprzeciwka jedzie pedał jakiś. Oh, mało brakowało. Ale jakoś się udało ładnie to nawet przejechać. Już go pokonałem właściwie. W jakichś dziwnych miejscach mnie prowadzi ten drift, ta próba, ta misja. Ale udało się zaliczyć bez problemu. No i Hondą lepiej, tylko no właśnie, tutaj mieliśmy te proste zakręty, bardzo gładkie, więc... Więc ciężko mi tutaj udowodnić, czy rzeczywiście Honda jest lepsza do driftu. Tutaj tuning typowo driftowy jest, więc wiecie. See you there. Okej, okay, następny pojedynek u Manu, okej. Okay. Noc się jeszcze nie skończyła. Ej, oni mnie znienawidzą, jak ja ich będę tak cały czas pokonywał. Jo, jak szybko przyjechał w to miejsce już. No dobra. Kolejny drift, why not? 7 koła dostanę, 18 tysięcy respa, expa. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Zdobywaj maksymalną liczbę punktów. Coś tam za drift, nie wiem. Dobra, startujemy. Do roboty. Znowu z Manu musimy wygrać. Młody, ja ci dam młody. Start. Konkurs driftu. Ok, teraz jest kilku zawodników, a konkretnie trzech, albo nie, więcej. Jest tylko na liście, jest pokazanych trzech. Czy raczej troje, bo jest jakaś Ewa, czyli Ewa chyba. Ale to nie jest konkurs driftu synchronicznego, więc mogę sobie tu jechać na przedzie, żeby się od nich nie obijać. O, zobacz, ale teraz lipa, no kurde. Ach. Czasami denerwuje mnie ten odskryptowany drift tutaj, bo niekiedy właśnie samochód nie wchodzi w ten drift, jak kiedy powinien. Na przykład używasz hamulca ręcznego, czy to, nie wiem, nożnego, puszczasz gaz i szybko tapujesz ten gaz, żeby samochód zarzuciło i tak dalej, a mimo to samochód jedzie prosto na zakręcie. Takie to jest denerwujące. Okej, okay, poszło słabiutko.
I do przodu jedzie. Też mnie to czasami denerwuje. Dobra. Słabo. Punktów mam dużo, ale tu chodzi też o styl. Ja strasznie lubię taki drift, jaki reprezentuje BMW, kurde. Czyli taki gładki, równy, mały kąt, ale jedzie się równo na tych zakrętach. Długich oczywiście. Takich równych, ładnych, gładkich zakrętach. Lecisz takim fajnym, spokojnym driftem, a nie takim nerwowym jak tutaj. Ale nie chcę instalować tu lepszych opon. O, i znowu to samo. Hamujesz, to jest chyba ten zakręt zbugowany albo coś, naprawdę. Coś w tym jest zakręcie, to zawsze lecę w ścianę. A tutaj bez problemu, puszczasz lekko gaz, dajesz gaz do końca i samochodzik sam w drift wchodzi. A tam jest zawsze problem. Ach. Dobra. Tak sobie. Jeszcze ciągnęło ten drift, ale trochę na... nie tam gdzie trzeba, bo tu chodzi o to, aby się na asfalcie utrzymać. No właśnie, za bardzo nerwowo. Tutaj się driftuje w tym aucie. Ciężko jest tak go pociągnąć do końca, to jest problem. Ależ cię pchają. Najgorsze jest też to, że oni cię lekko dotkną i już kończysz drift, albo... no, albo cię jakoś inaczej zarzuci i lecisz w bandę. Więc ciężko tak driftować bot przy bocie. Ale i tak zdobyłem dosyć punktów, żeby wygrać. Chociaż nie jestem zadowolony z tych driftów. Starałem się, najbardziej jak umiałem jechałem, ale... najlepiej jak umiałem jechałem, ale poszło tak sobie. Muszę koniecznie sobie przemalować moją Hondę, bo ona jest taka troszeczkę blada, biała. Troszeczkę naklejek by się tu przydało, chociaż ja lubię ten styl. Nie lubię też jest jak jest nasrane bez sensu za dużo naklejek. Dobra, start. No i lecimy. 20 tysięcy punktów muszę zdobyć. O, aha, policję mam na karku, dlatego. Okej. Słabo. Ach, tutaj skok, za to też się dostaje jakieś tam punkty chyba. Pewnie nas policja, ale na razie nie jest zbyt uciążliwa. Dobra, poszło. Wow! Mała kraksa. Ojej, szlabany. Nie wiedziałem, jak tutaj mam przejechać. I się też właśnie, jak grałem tutaj online, z kimś się tam ścigałem, też właśnie koleś się tutaj rozbił, nie wiedział, jak ma jechać. Więc nie jestem w tym wrażeniu osamotniony. Dobrze. O, i znowu, kurde, to samo gówno. Zupełnie jakbym włączył tą kontrolę driftu. Po skończonym drifcie samochód jedzie do przodu, nie da się z nim nic zrobić. Zobaczycie, to jest fatalne uczucie. Mam nadzieję, że to jakoś zmienią twórcy gry, bo ja tego nie lubię strasznie. Dobra, gonimy. Już właściwie wygrałem. O, ale lipa. Dobra, tutaj trzeba zrobić, to jest ciężkie, dosyć. Ach. Próbuję jeszcze raz. Słabo jest, ciężko jest, kurde, zrobić taki ładny drift, naprawdę, to nie jest taka łatwa sprawa, jak to wygląda może na tym filmiku, jak oglądacie. Też kiedyś byłem widzem, też wiem, że to wygląda strasznie lamersko i do dupy, ale zobaczycie, jak zagracie i te osoby, które już grają, wiedzą, że nie jest to taka łatwa sprawa. No, tutaj trzeba gdzieś dziwnie pojechać. Ach, nie zna się jeszcze tej mapki, ale się pozna, damy radę. Ops, awans! 35 poziom, o, za to chyba jakaś część tam była, za ten poziom.
zobaczymy sobie później. Ups, 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 tutaj, chodź tutaj. Okej, okay, o! Jesus! Strasznie, strasznie. No tutaj wolałbym chyba bardziej BMW. Chociaż było kilka takich ostrych zakrętów, gdzie bym chyba sobie w BMW nie poradził. Okej, okay. Czy ja to zaliczyłem w ogóle? Chyba tak. Latałeś tyle razy, że spoiler przydałby ci chyba z drugiej strony. To jest Amy, czy mogę się z nią ścigać? Chyba nie mogę, już to sprawdzałem. No i dobra, na tyle to dzisiaj z mojego grania w Need for Speed 2015. Aj, jeszcze muszę się sporo nauczyć jeździć tutaj. No ale myślę, że z odcinka na odcinek idzie coraz lepiej. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, na razie, pa pa.